Życzę wielu wspaniałych wrażeń oraz emocji. Za nami Międzynarodowy Festiwal Muzyki, Sztuki i Folkloru Podlaska Oktawa Kultur. Na białostockim rynku Kościuszki oraz w wielu miejscowościach województwa podlaskiego można było podziwiać wspaniałe zespoły z całego świata. Po raz kolejny Oktawa zawitała również do Zabudowa, gdzie licznie zgromadzeni widzowie mogli zobaczyć i wysłuchać ludowe zespoły z Litwy i Hiszpanii. Nie co dzień mamy tutaj takie wspaniałe zespoły. Cudowny zespół z Litwy, który emanuje radością. Niesamowite, nieznane dla nas jeszcze obszary Hiszpanii, cudowne stroje, temperamenty, dlatego warto tu być. W ramach współpracy z Wojewódzkim Ośrodkiem Animacji Kultury w Białymstoku, to już my razem ustalamy, wybieramy, które zespoły byśmy chcieli do nas zaprosić. No i oczywiście potem oglądamy piękne prezentacje. Wszystko jest dla nas nowe, nieznane, inne. Nawet jeśli były już zespoły z Litwy, to one były zupełnie inne. Zupełnie inny folklor prezentowały, inne stroje. Ten jest tak żywiołowy, że po prostu zachwyca to swoją radością. Naprawdę fantastyczny zespół. A Hiszpanie? Nigdy jeszcze u nas nie byli. Nie znamy tej części Europy. Pierwszy raz są. Więc dla nas to jest coś niesamowitego, że możemy poznawać kolejne rejony Europy. Zespół hiszpański jest niesamowity. Fantastyczne stroje, żywiołowość, uśmiech, radość. Przepełnia ich i emanuje na publiczność. Zachwycają swoim występem. Mamy gości akurat z Hiszpanii oraz zespół ludowy z Litwy. Do tej pory akurat też gościli Litwini, ale Hiszpanów, jak dobrze pamiętam, nie pamiętam swojej kadencji. Wobec tego myślę, że będzie to miłe dla oka oraz piękne wrażenia akurat odniosą wszyscy akurat oglądający dla słuchu. Co roku na festiwalu publiczność poznaje dźwięki, tańce oraz stroje charakterystyczne dla kultur z różnych stron świata. Nie inaczej było podczas tegorocznej edycji. Zaprezentujemy Państwu tańce z północnego regionu Hiszpanii. Są one bardzo energetyczne i sympatyczne. Zespół pochodzi z regionu Extremadura, jest to północny. Na część Hiszpanii. 26 lipca na Zabudowskich Plantach stanęła duża scena, a na niej goście z zagranicy. Publiczność była zachwycona. Nie zabrakło gromkich oklasków i pozytywnych komentarzy. Jesteśmy bardzo zadowoleni z tego programu. Tutaj mamy dwa zespoły, jeden bodajże z Litwy, a drugi z Hiszpanii. Staramy się corocznie, ale w ubiegłym roku nie było to fizycznie możliwe, bo wyjechaliśmy i żałujemy bardzo, że nie uczestniczyliśmy. Jest to impreza, która bardzo pozytywnie wpływa na wizerunek całego miasta. Jak widzimy, na tak małą miejscowość zebrało się liczne grono odbiorców, słuchaczy, także no myślę, że jest to piękne wzbogacanie kultury, piękne wzbogacanie naszego miasta. Mnie osobiście się bardzo podoba, także myślę, że innym też. Podczas tegorocznej Podlaskiej Oktawy Kultur w Zabudowie wystąpiły zespoły z Litwy i Hiszpanii, prezentując tradycyjne pieśni i tańce charakterystyczne dla regionów, z których pochodzą. Cuánto sale.